Mamy projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego w ulicy Popowej zakaz drugą na 52-12. Proszę pana przewodniczącego o przedstawienie tego uchwały. Druk nr 8212 dotyczy opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Okopowej i Żaka. Komisja opiniuje negatywnie zamierzenie inwestycyjne pod tytułem budowa 3 budynków mieszkalno-usługowych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, parkingami nadziemnymi, wewnętrznym układem drogowym, urządzeniami towarzyszącymi, stacja trawa oraz infrastrukturą techniczną na działkach, są działki wszystkie wymienione. Obręb 48, jednostki ewidencyjne Podgórze przy ulicy Okopowej w Krakowie. Przedmiotowa działka znajduje się na terenach z dwóch stron zabudowanych niską zabudową. Inwestycja nie posiada żadnych miejsc parkingowych zewnętrznych. W związku z powyższym Rada Dzielnicy nie wyobraża sobie działalności handlowej bez zewnętrznych miejsc parkingowych, a brak takich miejsc jest dla około 1500 m2 powierzchni tychże usług, prawda? A w ogóle nie ma tu mowy o jakimkolwiek parkingu konkretnym dla tych przejeżdżających, robiących jakiekolwiek zakupy, cokolwiek w tychże punktach usługowych. Uchwała jest odpowiedzią na pismo Wydziału Architektury Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa o numerach, tutaj Państwo każdy ma przed sobą te numery, z dnia 2 października bieżącego roku. Dziękuję. Zanim przystąpimy do dyskusji, do głosowania, do procedowania ewentualnych poprawek, chciałbym Państwa poinformować, że w tym projektu też został złożony wniosek o odstąpienie od wymogu określonych w paragrafie 19 ust. 4, gdyż posiedzenie komisji miało miejsce w tym tygodniu, stąd też poddam ten wniosek o głosowanie, nie przyspieszy obowiązku, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos. Nie widzę, nie słyszę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? W takim razie możemy już procedować. Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli można, per analogia, bo zainteresowałem się bliżej tym, jakie były losy poprzedniego wniosku złożonego na poprzedniej sesji, albo jeszcze poprzedniej, przepraszam. Mianowicie to akurat moje sąsiedztwo przy ulicy Mochnackiego. Tam ewidentnie dom w kolejnym miejscu naruszałby całkowicie ład architektoniczny. Mianowicie kolejność jest taka, że pospieszają, prawda, urzędnicy nas, żebyśmy to jak najszybciej procedowali. Pan Krzysztof przyszedł na spotkanie. Przyszedł na spotkanie przedstawiciel, o dziwo, na spotkanie przedstawiciel inwestora. Jedna i druga strona, patrzę do protokołu, pan Krzysztof jakby zachował naszą opinię. Przedstawiciel inwestora również. Panowie powiedzieli dziękuję, do widzenia. I oczywiście już jest WZ, na przykład do mnie do domu, jako do sąsiada graniczącej posesji. Także to jest taka fikcja, takie kuriozum, że mi ręce opadają. Także proszę Państwa, szybko dajemy opinię negatywną, szybko dają WZ-kę, szybko mówią do widzenia i przechodzimy dalej. Dziękuję. Taka jest sposób funkcjonowania w radach dzielnicy. Kto z Państwa radnych jeszcze w sprawie tego projektu chciałby zabrać głos? Nikt z mnie poprawki też nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały z druku nr 8212 w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Okopowej Żaka. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym uchwała została podjęta. Przechodzimy do podsumowania.